Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną partię. Partię piękną, partię historyczną. Rok 1859, jeżeli mnie oglądacie, chociaż trochę, nie wiem, od wczoraj, to już powinniście wiedzieć, że mam ogromny sentyment do partii historycznych. Kiedyś nie było silników szachowych, powtarzam to no jak mantrę, można powiedzieć, no ale... Tak było, tak było. Grano niedokładnie. Pojawiały się niedokładności, błędy, które rodziły no takie perełki jak ta. Niedokładności, błędy, które pozwalały na kombinacje, które tak uwielbiamy. Coś w stylu Michaela Tala, Roberta Jamesa Fischera, poświęcenia, jakieś ciekawe siatki matowe, czy Paula Morphy'ego, który niejednokrotnie no, po prostu nokautował swoich rywali. Białymi gra Adolf Andersen, moi drodzy. Gość, który z Morphym... Znał się, przy desce spędzili wiele godzin. Myślę, że na dni to można by było już zamienić. Rozgrywał z nim liczne boje, nawet niektóre ukazały się na moim kanale. Jego rywalem był Max Lang. Lang to jest niemieckie nazwisko, ciężko mi się to czyta, nie zmuszajcie mnie do tego, żebym się tego uczył, bo po prostu nie chcę. Ważny jest przebieg partii i ja wiem, część partii, które omawiam, historycznych perełek, pojawiła się już na moim kanale przed laty. Ja do tego wracam, to jest nieprawdopodobna rozrywka, a co za tym idzie jeszcze jakiś tam walor edukacyjny. Te partie mają dla początkujących graczy. Więc myślę, że przebieg tej partii może złapać Was za serce, tym bardziej jeżeli jej nie widzieliście. Jeżeli jej uwidzieliście, to sobie najwyżej odkurzycie. Niczym deskę na wysokiej półce, która była zaniedbywana przez domowników. Te akurat rozgrywkę, perełkę. Dobra, Adolf Andersen rozpoczyna partię ruchem E4. E5 czarne grają, tak się kiedyś grywało po prostu. Nie było ruchów tak popularnych jak dzisiaj w stylu D4, C4, skoczek F3, które rodzą inne ciekawe możliwości. Dobra, w tym momencie można zagrać. Gambit królewski, niesłychanie popularny, niegdyś, dzisiaj już nieco niepoprawny, tak przynajmniej twierdzą arcymistrzowie, ja nie jestem nim, więc nie wiem. Skoczek F3, to jest ruch, który przychodzi do głowy, skoczek C6 i goniec C4, goniec B5, to są ruchy, które się grywa. Dzisiaj na światowym poziomie, no, zupełnie, zupełnie jak to ma miejsce teraz na turnieju Tata Steel, topowi zawodnicy na świecie to grywają. Po dziś dzień, 1859, zobaczcie, tutaj mało się zmieniło tak naprawdę. Ale partia hiszpańska ma miejsce na desce, goniec B5, goniec często grozi, że wybije skoczka, który jest obrońcą pól w centrum. Co tutaj grać? A6 jest popularne, skoczek F6, goniec C5, goniec C7, D6. To są ruchy, które się po prostu grywa. To jest też ruch, który padł w partii, moi drodzy. Na cześć Henry'ego Birda, obrona Birda. Bird's Defense, tak się nazywa to zagranie. Tu jest atak na gońca, propozycja wymiany, na którą białe przystały. Czarny ma zdublowane piony na linii D. No i prawdopodobnie stoi nieco gorzej. Tutaj jest figura w grze, ale będzie możliwość kopania tego gońca gdzieś tutaj. Jakieś uderzenia z tempem, skoczek zawsze będzie mógł wejść do gry. I nie jest powiedziane, że czarny musi to przegrać, broń Boże. W tym momencie D3 roszada, krótka. To były ruchy jak najbardziej grywalne. Tutaj jednak goniec, moi drodzy, C4. O, goniec zazwyczaj ląduje na C4 w partii włoskiej. Taki manewr ma miejsce, znaczy manewr przerzucenia gońca na tę przekątną ma miejsce tutaj, moi drodzy, często po kopnięciu A6, goniec A4 i goniec B3. Często gra się też C3, żeby mieć tutaj przygotowane D4, żeby jakaś tam furtka dla gońca w razie czego się pojawiła. Jest to bardzo ważna figura w tego typu strukturach. Skoczek F6. Co byście zagrali w tym momencie? D3, spoko. Hetman E2, spoko. Roszada. Wciąganie rywala w takie gierki, wieża 1. Okej. Okay. Tutaj, moi drodzy, mamy agresywne podejście. Andersen gra E5. Jest atak na skoczkę i skoczek musi odejść. Teraz pytanie, gdzie? Musi czy nie musi? Tutaj jest fajna kontra, pewnie znacie. D5. Tu, to tu, tu, to tu. Czarne wychodzą na tym naprawdę nieźle. Tu poszło w partii goniec B3. Jeżeli to zostałoby wzięte, załóżmy w tej wersji językowej, to... Goniec to potwór, dwa piony, moi drodzy, tu goniec odblokowany, czarne mają parę gońców, ajajaj, problemy przez duże P dla białego, zdecydowanie. Dlatego też biały w to nie poszedł i zagrał goniec B3, na spokojnie, utrzymując tutaj cały czas presję, a skok wisi. Co grać? Być może skoczek G4 w tym momencie jest ruchem, żeby jakoś próbować tego pionka jakby nie było odbić, tak? Mam na myśli oczywiście ruch skoczek G4 w tym miejscu. Po hetman E2 załóżmy, żeby bronić tego pionka, który jest oczywiście w centrum na E5, nie chcemy go oddać, to hetman E7. Dodatkowa presja tutaj. Oczywiście hetman nie może bić skoczka, to coś dla początkujących, bo jest to figura broniona, tak? No ale goniec D5 mógłby odbić teraz. Goniec D5, skoczek bije E5. No, w materiale równo, gra się tam dalej toczy, tak? Nieważne. To jest tylko wariant. To jest wariant, no zdecydowanie.
W tym momencie poszło, moi drodzy, nie odejście skoczkiem, tylko wtrącenie. Goniec G4. No Max chce zagrać ostro, chce zagrać na maksa. Ewidentnie. A tak na hetmana, no nic sobie z tego nie robi, że wisi skoczek. Tylko uwaga, tu wchodzi F3. I są dwie figury pod biciem. Ajajaj, już przeoczył, coś w ósmym ruchu. Ha, no nie takiej perły się spodziewaliśmy, Mariancello. A jakiej? Tej z żabki na półce, co bierzesz co piątek? Momencik. W tym momencie. Skoczek odchodzi z podbicia na pole 4. Ha! I co w ogóle, co to zwiastuje? Powiedzcie mi szczerze. Jaka jest idea tego skoczka tutaj na mojej drodze 4? Przecież to jest podejście pod podbicie. Nie można bić za bardzo tu, jak się okazuje, bo spada po prostu goniec. No to może by się wydawało, że można bić gońca tutaj na mojej drodze G4. No niby można by było. Ale jest to zatruty pionek, gdyż hetman H4 robi krzywdę. Hetman H4 jest szach, moi drodzy, jeżeli to, jak tu, to tu. Problemy. No G3 przychodzi do głowy, tak? Tylko i wyłącznie. No jeżeli król E2, no to jakieś siatki matowe czyhają, jakby nie było. Tak samo jest po królu F1. Tu jest mat po tych ruchach, więc G3 przychodzi do głowy, ale oczywiście skok tłucze, jest to wariant. Jest to w ogóle motyw dosyć znany, którego nie wolno przeoczyć. Przeaczać. Jakaś odsłona jeszcze. No, nieprawdopodobne groźby dla białych. My jesteśmy w partii, moi drodzy. Tu poszło skoczek E4, więc to jest nietykalne i to jest nietykalne. Coś nieprawdopodobnego się dzieje, ewidentnie. No dobra, to co grać białymi? Skoro nie można bić. Roszada, jakby nie było, rozwiązuje problem. Któraś figura poleci? Obydwie są pod biciem. No tak, chyba jeszcze dobrze widzę. Co poszło w partii, jak myślicie? Pytanie do was. Jakbyście dalej mieszali. Może odejść gońcem na H5, utrzymać cały czas to związanie i co? Figury ocalone, tu bić nie można, bo jest związanie. No niby to by ruch. D3. No czarne powiedziała, no to robią B. Idą po prostu po kolei literkami w alfabecie, bo B jest bodajże C. D3. Takie mieszanko ma miejsce. I w tym momencie pada ruch, moi drodzy, który jest nie najlepszy, jak się okazuje. Jest po prostu błędem. Jak na to zareagować? Co należałoby zagrać? Jak myślicie? W tym miejscu jest tylko jeden ruch, który zachowuje przewagę białego i to dużą przewagę. Hetman E1, moi drodzy. To jest ruch, który przychodzi do głowy. I tak należało zagrać. I teraz załóżmy, najlepsza linia stockfishowa leci. Goniec C5 to jest spekulacja, bo ten ruch był tak naprawdę, od tego ruchu zaczęła się nasza tutaj, snucie naszej teorii. Goniec C5 i król H1. Nic, moi drodzy, nie mają czarne. Nic a nic. Tu cały czas coś wisi. Tu się wszystko broni. Nie ma kontrataków. No niestety. Niestety. Tutaj biały nie widział obrony jedynej i w tym miejscu uznał, że na G4 można wziąć. Goniec wisi. Gońca bierzemy. Otwiera się linia. Dobry goniec. Zaraz gdzieś hetman do gry. Gramy. Życie jest piękne. High life. No nie do końca, jak się okazuje. Nie do końca, gdyż goniec na C8 wchodzi do gry z impetem. Wchodzi do gry z tempem, moi drodzy, rozpoczynając przepiękną kombinację. Widzieliście tą partię pewnie już, większość z was, stałych moich widzów, przed laty, chyba 2 lata temu ja wrzucałem. No i pewnie pamiętacie, co tam poszło, jaka kombinacja tutaj padnie. Max Lang znalazł to. Wyczarował. Goniec C5. Jest szach. No rady nie ma. Królem trzeba odejść, moi drodzy, bądź też zasłonić się wieżą, co? Myślę, że przegrywa z automatu. Król H1, proste. No i co teraz? Jak kontynuować atak? Dać szacha i straszyć czymś z odsłony? No ale będzie można oddać jakoś białymi, tak? No są materiał do przodu. Jakby nie było, tak? No niby tak. Tu, moi drodzy, mamy jeszcze coś lepszego niż skoczek F2. Jeszcze większe fajerwerki. No... Jeżeli na tutaj, moi drodzy, w Nowy Rok nie puszczaliście takowych, no to tutaj możecie przyjrzeć się pięknym fajerwerkom. Skoczek G3 szach. Jest to jak najbardziej absolutnie poprawne poświęcenie lekkiej figury. Tak naprawdę trzeba to przyjąć, rady nie ma. To jest poświęcenie, moi drodzy, to jest propozycja nie do odrzucenia. Przychodzi do was trzech panów, mają smutne miny, za pasem gloki i mówią tak. Kupujemy lokal. I potrzebujemy twoich udziałów. Koniec gadki. Nie marzenie. Oczywiście żartuję. Za dużo filmów się naoglądałem. Trzeba bić. Nie ma rady.
Jaka była idea, moi drodzy, oddania skoczka? Zwróćcie uwagę swoją drogą na lokomotywę, tramwaj, który no, póki co stoi na peronie. Tramwaj na peronie? To nie pociąg? Nie wiem, na platformie, przy platformie. Tragicznie to wygląda. Król odcięty w ogóle. Co to jest? Czy to jest wymarzona pozycja? No ale materiał do przodu. Wiadomo, materiał. Wszyscy się łaszą na materiał. Aktywność i bezpieczeństwo króla. W ogóle nie, źle zacząłem. Bezpieczeństwo króla oraz aktywność. To są priorytety w partii szachowej. Hetman, moi drodzy, G5. Taka była idea. Hetman G5 z propozycją mata. Nie ma, jak widzicie, tego ruchu. Ależ piękny ruch, zablokowanie piona z D. Co za tym idzie, uniemożliwienie włączenia gońca. Uniemożliwienie włączenia, dobrze powiedziałem? Czemu się powtarzam? Nie. Gońca do gry, on by się tu przydał. A nie ma. Nie ma takiego bicia. Powiedział tata na 18. No właśnie. Nie ma brony, proszę państwa. Nie ma. To jest ruch. W partii poszło wieża F5, żeby w razie czego przywitać hetmana ruchem wieża H5. Sprytne. Jak najbardziej sprytne. Bić nie można. To co zagrać? Kolejny kulminacyjny moment? Być może pierwszego nie wyłapaliście, bo nie stworzyłem tej dramaturgii. Uwaga, co grać? W tym momencie czarnymi, proszę państwa. Co poszło w partii? No wiadomo, króźle stoi, tutaj łatwe maty na linii H wydają się w zasięgu, więc w tym momencie czarne mówią, bierz hetmana, mnie on nie interesuje. Bum, ja gram tu, po zasłonie, checkmate. No właśnie, nie ma obrony, proszę państwa, no co? No należy wybić te H5, to jest najlepszy ruch, jaki można odpowiedzieć tak naprawdę. No ale w tym momencie mamy, hetman bije F5, poleciała wieża, no niby mata nie dostały, ale grozi cały czas ten mat, jakby nie było. G4, no niby broni. Aha, sorry, wykolejone. Niby atakuje hetmana i broni punktu H5. No na logikę, tak, zagrały białe. Ale to nie działa. Ten motyw nie działa, proszę państwa. Co wchodzi? Słucham. Wchodzi oczywiście wieża, bije H5. Bajera jest tego samego typu. Jeżeli bicie tu, moi drodzy, to, uwaga, co? Nie ma mata, bo tu jest hetman. Jaka jest idea zatem tutaj oddania wieży, moi drodzy? Kolejna figura oddana? Jak to? Jak to się dzieje? Tak to się działo niegdyś, moi drodzy. Piękne czasy musiały być, znaczy piękne. Piękne z perspektywy oczywiście wspominania partii szachowych. No bo co tam im zazdrościć można było w XIX wieku? Ciężko teraz tak o tym mówić bez przygotowania. Czego można, a czego nie można. Jaka jest idea w ogóle? Tu jest siatka matowa, wierzcie lub nie. Ta siateczka matowa czyha na króla z H1. Hetman E4, proszę państwa, o. Hetman za wszelką cenę próbuje się, powiem kolokwialnie, władować na linię H. Wszelkimi sposobami. Czarne po prostu wiedzą, że jeżeli hetman pojawi się na H, to jest wielkie haha. Dla czarnego, bo się śmieje, bo zamatuje. Jak przeciwdziałać temu czemuś? Tu w partii jeszcze hetman F3. W razie czego, to. Jak wymiana hetmanów, no to białe są z materiałem do przodu, mają ugraną partię. To wystarczy w ogóle, wierzcie mi, lub nie. Możecie nie wierzyć, nie ma problemu. Hetman H4 w tym momencie. Szach. No to hetman H3. Szachujesz? Wymieniasz się? Jak to jest? Tu jest słabe pole. Jak tam w ogóle z rozwojem? Co tam u was? Nie pogadamy. Hetman E1 szach i w tym miejscu niestety jedynym ruchem tutaj jest król H2. Po goniec G1 partia zostaje poddana. Dlaczego? Pytanie do początkujących, którzy pojawili się na moim kanale. Dlaczego białe poddały partię, a nie na przykład zagrały królem na H1 w tym miejscu? Tu jest mat, moi drodzy, w dwóch, więc no, biały był w stanie to dostrzec. No, swoją drogą świetny szachista. Tu partia została poddana. Ależ czarny to pogrom. No upokorzenie swego rodzaju dla białych. Jedna zła odpowiedź. Wzięcie zatrutego gońca. Atlas zatrutych pionów już był, teraz zatrute gońce, moi drodzy. Oczywiście kontynuacja wyglądałaby tak. Król H1 i uwaga, goniec F2, król H2, hetman G1. Tu jest atak. Tu jest blokada. Hetman blokuje, niestety. Hetman przyczyniłby się do śmierci króla. Właśnie, co się dzieje z matowanym królem? Czy on umiera? To jest dobre pytanie. O śmierci króla. Nie jest powiedziane, że to jest śmierć dla króla. Może ten król zostaje pojmany? Nie wiem, torturowany? Dobra. Nie będę w to brnął dalej. Myślę, że partia może się podobać. Całkiem widowiskowa, powiedziałbym szczerze. No i co? Dajcie znać koniecznie.
koniecznie dajcie znać. I co, słyszymy się na kolejnym filmie. Pozdrawiam.